Jesteśmy na charytatywnym festynie w miejscowości Pokrzywnice. Oczywiście tutaj Państwo jesteście osobami prowadzącymi. Proszę powiedzieć, co to jest za wydarzenie charytatywne oraz na rzecz kogo? Jest to wydarzenie charytatywne na rzecz Daniela. Zbieramy pieniądze na protezę, żeby polepszyć życie. Oczywiście po tym trudnym i ciężkim wypadku. Także wszyscy tutaj jesteśmy w imię dobra i zbieramy dla Daniela. Wszystko się liczy, każdy grosz. Nie mogę nie zapytać, ponieważ tuż, to znaczy obok nas jest tutaj scena, na której dość licznie w dniu dzisiejszym występują artyści. Ile tak mniej więcej dzisiaj łącznie artystów albo kogo konkretnie dzisiaj mamy nadzieję zobaczyć? Są to zespoły Kordian, Explosia, Phoenix jest to taki lokalny tutaj zespół. No, kogo jeszcze zobaczymy? Venus, tak. Tak, jeszcze Zima w środku lata, zespół taki lirycko-poetycki, nie wiem jak to powiedzieć. Tutaj też będzie pokaz tańca towarzyskiego. Zobaczymy też, będziemy mogli wysłuchać wywiadu z aktorem, panem Arkadiuszem Gołębiowskim, także. A jeżeli chodzi o samo wydarzenie, czy warto właśnie wspierać inne osoby, tak jak dana miejscowość, tak jak właśnie gmina Pokrzywnice, że właśnie tak z dnia na dzień zorganizowaliście to wydarzenie charytatywne, aby móc zebrać te 400 tysięcy złotych? Czy tego typu akcje społeczne, akcje obywatelskie są potrzebne w Polsce? Oczywiście, że są potrzebne. Tutaj chyba nie ma wątpliwości w tym temacie, prawda? Więc cieszymy się, że też z takiej małej naszej miejscowości, gmina Pokrzywnica, tak się zmobilizowaliśmy. No i oczywiście cieszymy się, że ludzie dopisali, pogoda dopisała. Jest super. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać kwotę tą 400 tysięcy. No też trzeba dodać to, że tutaj się wszyscy znamy, więc no nie sposób nie pomóc osobie, którą znamy. No też trzeba dodać, że ta proteza kosztuje 400 tysięcy, więc są to pieniądze, że tak powiem, samemu nieosiągalne zazwyczaj. No, może kogoś stać, ale może akurat tutaj trzeba było pomóc. No i też taka myśl, że może nam się po prostu coś kiedyś wydarzyć. No nie wiadomo, co za kim stoi, więc może kiedyś ktoś po prostu pomoże nam. I ostatnie pytanie. Oczywiście osoby, które chciałyby wesprzeć daną akcję charytatywną, a nie są obecni w dniu dzisiejszym, w jaki sposób mogą to uczynić, z kim mogą skontaktować się, aby móc właśnie przekazać dany datek? Na pewno zbiórka się pomaga, tylko no nie przytoczę konkretnego linku, ale można znaleźć w internecie. Jest stworzony komitet Daniela Darkowskiego, czyli on jest prowadzony przez rodzinę, przez mamę, przez siostrę. No na pewno można się skontaktować chociażby z księdzem proboszczem, czy z kimś z gminy tutaj, z lokalnych władz, które na pewno by przekierowały taką osobę. No jest też grupa na Facebooku Razem dla Daniela, gdzie odbywają się licytacje i tam też są zbierane pieniążki, które wpływają na stronę Się Pomaga.